Cześć, ja jestem Kot i witam Was w kolejnym odcinku Let's Play Wizard 101. Oczywiście standardowo na początek część konkursowa. Ostatnie pytanie było proste i już zdobyliśmy naszego zwycięzcę, dałem mu swojego scape'a, lecz jeszcze nie dostałem żadnej odpowiedzi na scape'ie. Dziwne. No ale cóż. Wcześniej było takie banalne pytanie na rozgrzewkę. Dzisiaj będzie troszkę bardziej skomplikowane. Polegające na tym, że pytanie brzmi tak: w jakich odcinkach zaczynałem jakie ulice? Wiecie, musicie napisać, w jakim odcinku zacząłem drogę jednorożca. Oczywiście tylko Wizard City, tylko Wizard City. Musicie napisać, w jakim odcinku zacząłem drogę jednorożca, w jakim zacząłem drogę cyklopu, w jakim ulicę Trytonu, w jakim Aleje Ognistych Kotów i w jakim Aleje Kolosów. Chyba tyle jest z tych głównych. Oczywiście była też Aleja Krabów. Albo dobra, możecie też napisać, w jakim Aleje Krabów. Te sześć. Musicie znaleźć odcinki, w których zaczynamy sześć tych ulic Wizard City. Tak więc proszę bardzo, pytanie zakończone. Teraz możemy przejść do odcinka. Tak więc puf. Okej, przeszliśmy do gry. I ogółem między odcinkami zakończyłem tą nudną misję z zabijaniem tych, z tego co pamiętam, achników. I niechcąco tak zagapiłem się i oddałem misję, sorry. Ale ogółem dostałem drugą misję polegającą na odnalezienie sarkofagu. Chyba to jest ta misja, albo jakaś inna. Chyba to była ta. Aha, chyba tak. Tak więc, czym możemy się zająć najpierw w dzisiejszym odcinku? Może by tak, to jest w rodzinie Diezeritów. Dobra, chodźmy do tego sarkofagu. A później może zabijemy tego drugiego króla. Ale nie wiem, czy poza zabiciem tego króla Diezeritów i Jachników, czy jeśli chodzi o misję główną, będziemy mieli coś jeszcze tutaj do roboty? Bo chyba nie. Zabijemy króla Achników, mamy zakończoną, jeśli chodzi o fabułę główną, to mamy zakończoną fabułę w grobowcu Achników. Zabijemy króla Diezeritów i mamy zakończoną fabułę główną w grobowcu Diezeritów. I później zostaną nam tylko koszary Karahana i chyba taki mini loch, z tego co pamiętam w koszarach Karahana. Nie, chyba tam nie było żadnego lochu. Nie, chyba tam nie było. Dawno grałem w Krokodopi. Zapomina mi się. Ale w każdym razie chodźmy do tego sarkofagu i chyba wydaje mi się, że tam, przynajmniej po tamtej stronie, był gościu, który mi dał misję, może po tej stronie też taki będzie. Znaczy w grobowcu Achników był taki gościu, który mi dał misję, a tutaj już nie ma. To jest co prawda jakiś ziomuś, ale on raczej mi misji nie daje. Nie wygląda przynajmniej na takowego, chętnego dodania mi misji. To są jakieś książki. Wydaje mi się, że bo ktoś będzie mi kazał jej przeczytać, przeczytam tą. Będę chciał przeczytać tą, a tu się okazuje, że nie ma i będę musiał ją gdzieś odnaleźć, coś takiego. Diezerit, grobowiec rodziny Achnik. Aha, to była misja od tego gościa, to nie. To jaką ja misję dostałem? Nie pamiętam. Pierwszy tom historii, jest, to tutaj. To tu, tak? A tego drugiej tutaj okazuje się, że nie ma, tak? Tak to wygląda? Nie wiem, ale teraz lepiej zajmijmy się zabiciem tego Diezerita. Tego króla. Król Szmed Diezerit. Dzezerit. Dzezerit, nie wiem. Wichura i życie. To, no myślę, że chyba żadnych zmian nie potrzebujemy w talii. Jakoś damy radę. Najpierw zajmiemy się kolesiem z życia, ponieważ życie nie lubię i trzeba je od razu wyeliminować. Szukam słowa. Tarczy mi się nie chcę używać w tej chwili. Upiór nie mi niepotrzebny. Dobra, życie sobie się zachowam. Użyj ostrza. Później pomyślimy co dalej. I tego się obawiałem. Właśnie odrzuciłem głupiego tego. Nie tego.
jak mu tam było, zombiaka, który by go zabił. To wiecie co, zrobimy sobie właśnie tamten sposób, co kiedyś robiłem, ponieważ nie chcę mi się tutaj niszczyć tarczy, a później zbiorę znowu te wszystkie pipsy, żeby go zabić. To zrobimy sztuczkę z użyciem nietoperza. Najpierw zajmiemy się bossem, ponieważ no tak. Ponieważ zanim ten nietoperz nadejdzie, to trochę to poczekam. No bardzo mu się przyda, jestem pewny, że naprawdę będzie dla niego wręcz jak ja mam dzisiaj problem ze znajdowaniem słów, nie fajnie. Dobra, użyj ostrza duchów, a później taki wampir by go zabił raczej. Ogólnie bossowie przecież w tym, w Krokodapie to jeszcze banał jest. Ja już się przestraszyłem, bo ogólnie kiedy tylko widzę czar harmonii, to już mi się widzi, że zaraz dostanę słabość lub coś w tym stylu. I już przestraszyłem się, że sobie sam sobie daję słabość. Dobra, użyj wampira i tylko powinno zabić mnie, uleczyć. Pff, banał. Raczej go powinno zabić, bo tak ogółem daje, zbiera tyle życia. O, to plus, raczej go zabije. Spokojnie. Chyba go zabiło. Mam nadzieję. No, zabiło go. Wręcz na styk. I ciebie. O, mamy nietoperza, jak miło. To użyjmy sobie zmylenia. Później, nie wiem, tego. Klątwy i... Zdecydowanie nie to też go zabije. Chyba, że klapnie, co jest też bardzo, bardzo, bardzo możliwe. Bardzo by mi się przydał nowy amulet. To by było dla niego, bardzo dobre, ponieważ to niszczy. Ale dobra, już mam swój plan, to dokończmy go. Bo właśnie w truciźnie fajne jest to, że pierwszy atak eliminuje tarczę. To jest bardzo, bardzo, bardzo awesome. Tylko nie chcę mi się. Dobra. Fali tego nietoperka. Proszę, 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 proszę. Jest, dobra, nie żyje. Powinien już raczej zginąć. Bo takie zmylenie. No jest. Mamy drugą część szyfru. I myślę, że... mam tutaj znacznik? Czemu mam tutaj znacznik? Postawiłem sobie tutaj znacznik? Kiedy? Okej. Wrócimy sobie na piechtę, ponieważ już wolę... wolę iść do tego głównego pseudoholu, niż teleportować się do centrum właśnie pustyni, do oazy i później czekać, aż ten portal się otworzy, bo to naprawdę nużące jest. A już jesteśmy prawie tuż obok. No, prawie. Nie chcę mi się otwierać srebrnych skrzynek. Nie chcę mi się otwierać srebrnych skrzynek, bo to też taka trochę strata czasu. Ponieważ jeszcze w Krokotopii za dużo nic nie dadzą, a naprawdę sporo się czasu marnuje na ich otwarcie. Dobra. What's this? The second tome is missing. You must understand. The spirits in this tomb will remain restless. Okej, fajnie. Ojej, kolejny boss, fajnie. Nie no, fajnie. Lubię walczyć z bossami, ale chodźmy pierw do Krokotepa. Powiedzieć, że mamy drugą część szyfru i co wtedy nam będzie kazał zrobić? Chyba już iść do kosza Karhauna, mi się wydaje. Rzeczywiście, tak jak mi mówili, grobowiec ten, wichur jest naprawdę bardzo, bardzo krótki, rzeczywiście, jeśli chodzi o fabułę główną. O kurde, już prawie level. Prawie. Książę Kai Karhan. Pałac Karhana. To jest już... To jest ten loch!
Tak więc w ogóle w koszary nie musimy robić. Możemy od razu przejść przez koszary Karhana i pójść do pałacu Karhana. I już mamy fabułę główną prawie skończoną, bo jeszcze zostanie nam ten loch. Czyli ogółem, jeśli chodzi o fabułę główną w tym miejscu, to są tutaj cztery misje. Pokonaj jednego bossa, pokonaj drugiego bossa, zrób jeden loch i zrób drugi loch. Tylko że ten jeden loch jest mega krótki, z tego pamiętam. Jakieś 15 minut? Coś koło tego. Ale zajmijmy się lepiej misjami pobocznymi. Mamy tutaj zabić tego bossa, mamy zabić tego bossa. Nie, to już jest tym w loku, to nie patrz na to układ. Drugi tom historii mamy zabić jeszcze tego bossa. I tutaj mamy oddać misję, to może zajmijmy się pierw tym. Ale tam punkty treningowe 0. Niedługo też dostajemy kolejny punkt treningowy, między innymi za to. I z tego co pamiętam za 3D... Jezus Maria, myślałem, że to jest NPC. I z tego co pamiętam dostaniemy też... Nie mam żadnych tych! Fuck! Nie mam żadnych... Żadnych pryzmatów. Jezu, ale głupie! Oby drugi nie wlazł. Nie no, wejdzie jak nic. Przestań, nie marnuj mi czasu na te ataki, jak ja bym chciał czasami wyłączyć te animacje. Wtedy, kiedy mi brakuje czasu. Dobra, dajesz, może uda się. Nie ma szans, ale może się uda. Fuck! Idzie, on zaraz tu dojdzie. Kurde, nie marnuj mi czasu tymi swoimi głupimi animacjami. No i przyszedł. Zadowolony. Cholera. Spróbujmy zrobić coś takiego, albo nie. Bo, dobra, spróbujmy użyć tego. I dobijemy... A bo wiecie co? Chwileczka. A bo nie, dobra. Już dotrzymamy. Chociaż może tutaj zrobić cięcie. A co mi tam? Przecież to naprawdę marnuje się czas. Wow! Nie spodziewałem się, że pomimo tego, że jest śmierć, i tak dużo walnie. Okej. Albo dobra. Już dotrzymamy do końca, bo został nam jeszcze jeden. Walka z ludźmi śmierci bez pryzmy nie jest aż taka zła. Przypomniało mi się, że kiedyś, kiedy sam nie wiedziałem jak działają pryzmy, używałem, walczyłem z nimi właśnie takimi samymi zaklęciami śmierci i tak dalej. Znaczy nie śmierci, wtedy nie byłem śmierci. Wtedy akurat byłem życia. I z przeciwnikami życia walczyłem życiem. Licząc się z tym, że i tak troszkę ta walka potrwa. Tak więc kiedyś się jakoś tam żyło. I się dało. A to co to za gościu? To był ten strażnik krypty, czy jak? Bo jakoś go nie kojarzę. Używam tego. A dobra, użyj sobie tego. To całkiem fajne zaklęcie jest. Co się stało? Pomocy! Chrom mi gówno pak. Kurde, przez tą głupią aktualizację Chroma wywaliło mi Wizarda i mam nadzieję, że nic się tam... Ciekawe co się teraz właśnie dzieje tam. Minęło kilka tak naprawdę sekund. O, fajnie. Pokonałem go. Jakimś chyba cudem. Nie wiem, nie mam powiedzieć co się właściwie stało, ale czy to ważne? Ważne, że się uwolniłem z tej walki. Jakimś cudem musiałem go pokonać. Bo raczej nie zaliczyło mi nie mu ucieczki coś takiego, bo mam prawie pełną manę, prawie. Znaczy mam jakąś tam część many, więc nie wyzerowało mi jej. Nie. Oddajmy sobie tą misję i pójdziemy w sobie, wiecie gdzie? Ile mi w ogóle bra... Patrzcie jak dużo nam brakuje do levela. I więc kiedy to tylko dam tą misję, pójdziemy sobie na bazar i kupimy sobie nowe kół. A może ja to zrobię bez was? Bo to też troszkę może być nieco nużące. Dobra. Okej, całkiem spoko buty. Ale ja pewnie sobie zaraz... I... O, no tak! Teraz odblokuje nam się motyw taki, że będziemy mieli odblokowany nowy świat, którego to nie będzie mi się chciało robić przez następne
kilkadziesiąt leveli. Nie mam pojęcia, może jakiś czas później i zrobimy sobie ten level, ten świat. To jest ogólnie Aquila, z tego co pamiętam, tak się nazywało. Czyli taki powiedzmy, taki świat mitologii greckiej, gdzie to musimy właśnie przejść trzy lochy. Tam był Olimp, był ten cały ten... Ogólnie miejsce, w którym rządził Zeus, miejsce, w którym rządził Posejdon i miejsce, w którym rządził Hades. Czyli powiedzmy trzech tych najciekawszych bogów. Czy tych trzech tych najważniejszych, prawie powiedziałbym. I tam są lochy od właśnie 30, 70 i 90 levela. I są one naprawdę mega, moim zdaniem, trudne. Ja zrobiłem, pierwszy raz zrobiłem Olimp, czyli ten od 30. Z pomocą znajomego, który miał chyba wtedy 90 level. Wtedy chyba jeszcze Chrysalis nie było. Więc troszkę tam jest trudno. Tak więc myślę, że ja sobie uprzątnę całe eku i się spotkamy, kiedy już sobie kupię wszystko nowe. Okej, spójrzcie. To są moje statystyki z tym moim obecnym strojem. A po zmianie na nowy to zmniejszyło mi się życie o ponad 100 chyba, ale obecnie mam takie statystyki. 12 obrażeń, 35 super pipsu. Myślę, że to jest chyba mądrzejszy wybór. I wydaje mi się, że wyglądam nawet fajniej. Nie wiem. Brakuje mi tego mojego kapturka, chociaż nawet z takimi fajnymi włosami spod takiej czapki wygląda nawet ciekawiej. Tak więc myślę, że... No, wygląda chyba nawet i fajniej. Tak więc myślę, że chyba możemy wrócić. Wydaje mi się, że takie zwiększone obrażenia i... lepsze szanse na super pips są na pewno korzystniejsze niż takie 100 życia. Przynajmniej mi się tak wydaje, ale... czym możemy się teraz właściwie zająć? Jesteśmy obecnie w grobowcu rodziny Diezerit i mamy jakiegoś bossa Diezerita? Mamy tego. Zajmijmy się nim, Brave. Jak widać, nadal ludzie, tak sobie teraz spojrzałem na swój czat, mają problemy z łowieniem ryb. No cóż, też miałem naprawdę spore, tylko że najważniejsze to jest przeczytać ten poradniczek, który jest zamieszczony, ukryty tak naprawdę gdzieś w tych ustawieniach Wizarda. Bo pierw trzeba włączyć właśnie ten swój chyba ekwipunek, dojść do zakładki ryb, księga wędkarska, nie, sorry, tutaj i mamy porady wędkarskie i tutaj jest najważniejsza instrukcja obsługi, po której przeczytaniu najpewniej już wszystko będziecie umieli. Gdzie jest właściwie ten palinożer, co? Tam. Już mi się wydaje, że poszedłem całkowicie naokoło. Ale mi się wydaje, że chyba szedłem tak, jak mi strzałeczka wskazywała, więc troszkę ona mnie wyciućkała. Grzecznie mówiąc. Dobra. Tak więc palinożerca będzie zapewnie tam. Dawno żadnych fajnych zagadek w Krokodobie nie robiłem. Bardzo chętnie bym sobie taką zrobił, ale na razie nic takiego nie ma. Szkoda. 30 level, jak miło. Niedługo przydałoby się pójść do Aquilii. Ale to jakiś czas później. I mamy śmierć, tak? A, powiedzmy. Mam słabszą teraz właściwie obronę chyba o jakieś 5 czy coś takiego przed śmiercią, ale nadal jakaś tam jest. Więc załóżmy sobie... Nadal nie kupiłem lepszej talii, bo właściwie nie jest mi na razie potrzebna. 3 właściwie tak może pryzmy, żeby się jakaś szybciej pojawiła. Bo bardzo ważne jest, żeby użyć pryzmy, zanim oni użyją tarczy przed życiem. Dobra, powiedzmy, że użyję sobie zmylenia. Kogo by pierw zabić? Właściwie użyję sobie zmylenia na później temu.
strażnik, znaczy bossowi. Jeśli chodzi o walkę ze swoim żywiołem, wydaje mi się, że bardziej korzystne będzie zabicie pierw bossa, ponieważ boss może użyć na sobie tarczy przed życiem, co może pokomplikować sprawę, a jak użyje jej strażnik, to przecież można użyć jakiegoś słabszego zaklęcia innego żywiołu na niego. Nie wiem, czy powiedziałem dobrze, czy pomieszałem i wyszło jedno wielkie masło maślane, ale... No cóż, nie widzę żadnego tego. Niedobrze. Na razie sobie odrzucę może to. Użyję tego. Mam sporo na sobie pułapek, nie podoba mi się to. O, dzięki, stary. Użył najsłabszego czaru śmierci, żeby mnie wyeliminować. Kocham cię. Gej. Co? Nie mam pojęcia, ile odcinek trwa przez te cięcia. No nie! What? Czemu nie ma jeszcze tego? To użyję sobie, nie wiem, klątwy na nim na później. I zaraz pewnie użyję tarczy przed życiem i będzie gówno. A nie zwycięstwo. Lód? Okej. Okay. Wrzuciłem 3 pryzmy w talię i jeszcze Anina mi się nie pojawiła. No wreszcie jakakolwiek. Dobra. Użyjmy jej sobie na nim. O tej życie. Puf. Bałwan mech. Teraz właśnie boję się tego, że mam troszkę mniej życia. Tak chyba o 100 czy tam 150. Ale wydaje mi się, że dobrze zrobiłem, kupując ten nowy ekwipunek. Ja naprawdę jeśli chodzi o ubrania, to naprawdę się nie znam w Wizardzie. Możecie mi napisać, czy waszym zdaniem lepiej jest niż wcześniej. Jak coś to zmienię, bo jeszcze nie sprzedałem tamtych starych ubrań, jak mogliście zauważyć. Użyjmy wampira sobie przeciw niemu. Żeby się też troszkę podleczyć oprócz zabicia jego. Bo raczej na pewno go zabije, bo nie dość, że jest zmylenie, to jeszcze będzie wzrost dzięki pryzmie. A jeszcze do tego ten ostrze. To będzie jakieś 1500? 1100, dobra, nie ma tak pięknie. Ale... Prawie do maksa doleczyło. O, mamy drugą pryzmę. Fajnie. Już myślę, że taka zjawa by na nim wystarczyła, ale YOLO, użyjemy sobie szkieletora. Skoro będziemy mieli już 5 pipsów. To czemu nie? Szkieletor. Ewentualnie jak klapnie, to użyjemy zjawy. No, jest w porządku. Nie mam pojęcia, ile odcinek trwa, ale myślę, że zrobię sobie teraz cięcie i sprawdzę, ile trwa, bo nie wiem, czy by już czasem nie zakończyć. Przy okazji, tak, żeby nie zmarnować czasu, to zrobię cięcie, sprawdzę, ile odcinek trwa i podejdę do miejsca, gdzie mamy oddać misję. Właśnie to jest tuż obok, ale co mi tam i tak zrobię. Mech, dopiero 23 minuty, więc możemy sobie pokonać jeszcze może jednego bossa. Co? Aha, książka odnieść, dobra. A właśnie, postawię sobie od razu tutaj znacznik. I później jak będziemy musieli albo oddać misję, albo nie wiem, wyjść do innej lokacji, to sobie tepniemy się tutaj zamiast wracać całą drogę. Bo na pewno nie będę się teleportować do Azji, już wiadomo dlaczego. Nie mam pojęcia, co mam mówić. Czasami tak dopada mnie taki włączenie w sobie youtubera i stoję, siedzę i czekam, aż się stanie coś ciekawego, żebym mógł to skomentować. No cóż, bywa. Pulpit na książki. Tutaj na pewno ty mi nie dajesz misji, bo po co tak niby stoisz tutaj bezsensownie?
The marriage that united, but it was both an outrage and an insult. No nie, ale właśnie dzięki temu, że postawiłem sobie tam znacznik, nie musimy wracać tych 300 metrów, to jesteśmy za miejsce. Tak, bardzo znam twój ból, ponieważ nie przeczytałem no cóż tego, co tam pisało, ale naprawdę jeśli chodzi o misje poboczne, to za bardzo mi się nie chce czytać. Znaczy no naprawdę całkiem ciekawe tam rzeczy można wyczytać. Ale jak ktoś chce sobie poczytać tam fabułę, to albo niech sobie zatrzymuje na filmach, albo niech sam tutaj przyjdzie i przejdzie. Bo to jest naprawdę ciekawe rzeczy można tutaj znaleźć. To sobie jeszcze... Nie, to jest ten w bosie. To jest ta królowa, wcześniejsza królowa Diezeritów, którą to pochowali, którą to właśnie Krokopatra chyba kazała pochować w grobowcu Achników i to chyba wywołało całą kłótnię tych rodzin, z tego co pamiętam. Boże, źle zapamiętałem tą fabułę. Ale pewnie gdzieś coś pomieszałem. A jak już to zrobimy, to wydaje mi się, że już będziemy mieli chyba wszystkie misje poboczne, jakie możemy na razie zrobić za sobą. Nie no, możemy jeszcze pójść do tego gościa, bo nie mam pojęcia, od kogo dostanę tą misję. A chyba od tego sklepikarza, tak? Aha. To pójdziemy sobie do tego gościa po zabiciu tej królowej i zakończymy odcinek. Chyba, że po to zabiciu tej królowej dostaniemy jeszcze jakąś misję. Nie wiem, jest mit i strażnik życia, tak więc już te pryzmy mi raczej są niepotrzebne. Okej. No to ciebie w takim razie zabiję. Nie mam powiedzieć, co powiedziałaś. Mech. Fu. I możemy walczyć. I bum. Proszę bardzo. Najpotrzebniejsze karty, jakie mi są potrzebne. Nie wiem dlaczego zacząłem od bossa, ale jak już zacząłem, to dokończę. Ty cioto! Czy ja odrzucałem jakiegoś może tego? Zombiaka, bo mam nadzieję, że nie odrzucałem zombiaka. Ale mamy truciznę. Bardzo dobrze. Mamy drugą truciznę na wszelki wypadek. Fajnie. To w takim razie użyjemy sobie jeszcze tego. I bo ja wiem, nie wiem, wampira. Mam 35% aż na super pips teraz. Bardzo fajnie. Tak więc matematycznie rzecz biorąc powinien mi się trafiać super pips raz na 3 tury. No ale to też zresztą zależy od mojego szczęścia. Ding! Jej. No to możemy użyć chyba wampira i to ją raczej zabije raczej. No myślę, że tak, bo zmylenie już samo by chyba wystarczyła, tu mamy jeszcze jakąś tam pułapkę oprócz niego, czy tam mniej, nie, niego, zmylenie. No jest, ja się uleczę i powiedzmy, że walka się resetuje, tylko że musimy walczyć z tym duchem. Bo ja mam jeden pips, o super pips, dobra. Użyjmy sobie tego i jak teraz walnie nam się super pips, to użyjemy od razu właśnie trucizny. A jeśli trafi nam się zwykły pips, to użyjemy sobie tego jednopipsowego zaklęcia dodającego nam więcej ostrz. Bo zbytnio na truciznę nie opłaca się wrzucać pułapek, ponieważ wszystkie pułapki zniszczy ten jeden atak 40 obrażeń. Lepiej wrzucać ostrza, które będą na całe trawanie ataku, niż walnąć pełno pułapek. Tak więc jak mówiłem, użyjemy sobie tego, to się nazywało ostrze duchów, nie pamiętam. I spasujmy. Albo mogłem już użyć tego, klątwy. Bo lepiej użyć zero-pipsowej tarczy, niż spasować i gówno dać. Okej. I trucizna.
To go powinno raz, dwa zabić. I proszę bardzo, 300 naturę. A ja jedyne, co mogę zrobić w tej chwili, to spasować. I okej. Cel osiągnięty, przynieść szczątki, więc możemy pójść sobie do tego ziomusia. Achnika. Mech. Bo ja wiem. I mam nadzieję, że to już będzie... Nie, chyba teraz będziemy musieli pójść... przynieść jakieś przyprosiny, czy coś takiego. No, oni chcą się pogodzić chyba. Więc musimy zwrócić szczątki prawdziwej rodzinie, nie tak jak to zrobiła Krokopatra i przez to skłóciła obie rodziny. I dzięki temu wszyscy się pogodzą. I proszę bardzo, w ten sposób pojednaliśmy dwie skłócone rodziny kroków. Super. This was the cause and the passion of our war. Please go at once and tell them that the Jesuit family wishes only for peace with all Onyx. Super, idź tu, później wróć tam, a wróć jeszcze raz tutaj. Nie wiem, całkiem ciekawa jest ten motyw właśnie z tym, że wszystko przez Krokopatrę. Nie mogę się doczekać aż... O, tam jest misja! Nie mogę się doczekać aż ją zabiję. Koszarka Arhana, jeszcze tam się nie wybieram, ale zaraz tam pójdziemy. Znaczy zaraz, na następnym odcinku myślę, że się wybierzemy do koszar. Jej, pokój. Dobra. A teraz, co możemy zrobić teraz? W tej chwili... chodźmy sobie właśnie do tego sklepikarza. I myślę, że położymy sobie tutaj znacznik, żeby to później będzie wracać do tych koszar, nie później przechodzi przez ten portal. Jak widzicie, próbuję jak najbardziej unikać przechodzenia przez ten portal, bo zawsze mi tak to wkurzało. To mi się marnuje z 20 czy tam 30 sekund na czekanie, aż się ono otworzy. Gdzie ja poszedłem? Czemu wróciłem do oazy? Jestem głupi. Dobra, chodźmy do Wizard City. I teraz do tego sklepika, że co on sprzedaje w ogóle? Porozmawiało, bla bla bla. No nic mi to nie mówi. Strzelam, że ubrania. I nope. Biżuteria? Nie. Cholera wie, aha. Talie. No tak. Ten gościu ty w Krokotopii też sprzedał talie. Masz sens. Ale jako losów? Boże, bo on się tam chce lecieć. Jezus. To jest ten... Czy to nie jest tamten, który jest tak cholernie daleko? Chwileczka cięcia, dojdę tam, bo on jest naprawdę mega daleko, a chodzenie od punktu do punktu naprawdę nie jest najciekawszą rzeczą, jaką można znaleźć w Wizardzie. Jeśli nie mylę, to jestem mega daleko. 400 metrów, dobra, spotkamy się, jak tam do niego dojdę. Okej, dochodzę. Co? Już jestem na miejscu. I ty mi pewnie wyślesz do, bo ja wiem, najdalszego miejsca, do Smoczostanu. Aha, nie, myślałem, że on mi wyśle do jakiegoś gościa z tego. Dobra, wracamy do 1000. Jezu, na pewno bym nie szedł na piechotę. Nie ma mowy. Mam łatwiejsze sposoby. I w ten sposób droga mi się skróciła jakieś tam, jakieś 1000 metrów. Ha, ha, ha. Zgniotłem 100 ryb. Dobra. I te. Tyle. Okej. Tak więc standardowo zaznaczam dokumentowania i subskrybowania. Ja się żegnam.
Cześć.